Spotkać się można często z twierdzeniami, że Bóg ma być czymś, jeżeli istnieje tak różnym od nas, tak w innym wymiarze ontologicznym, że nic nie możemy powiedzieć, czym jest. A ja uważam, że jedną rzecz możemy powiedzieć z całą pewnością. Z tą samą ideą, że tak właśnie Bóg, który istnieje, spostrzegałby świat, spotkałem się u intelektualisty, którego uważam za jednego z dwóch największych polskich intelektualistów, obok profesora Krzysztofa Morę. Ostatnich lat mówię o księdzu profesorze Hellerze z Krakowa. Proszę Państwa, żyjemy w czasie, nasza teraźniejszość jest zawsze punktem, przeszłości dla nas subiektywnie już nie ma, przyszłość jeszcze nie istnieje. Wyobraźcie sobie, jesteśmy w pozycji kogoś, kto znajduje się w kolejce linowej, zawieszonej gdzieś przesuwającej się. Mamy dziurę, otwór, widzimy przesuwającą się przed nami fragmenty przestrzeni, ale nie widzimy przez tę dziurę całej perspektywy. A teraz... Jeśli Bóg istnieje, to jest to umysł, który postrzega czas tak samo jak my przestrzeń. My w trzech wymiarach. Wyobraźcie sobie, że patrzycie na pewną przestrzeń, ale ona nie jest trójwymiarowa, jest czterowymiarowa. Możecie patrzeć na płaską mapę, jest dwuwymiarowa. Dla Boga ten czwarty wymiar, wymiar czasu, jest czymś dokładnie takim samym jak dla nas normalny trzeci czy drugi wymiar przestrzenny. My patrzymy na x, y, z, Bóg patrzy na x, y, z, we wszystkich się równie płynnie porusza, na wszystkie patrzy, tak jak my patrzymy tylko na trzy. I nie ma dla niego żadnego przed ani po. Dla ciebie też nie ma Moskwa tu, Paryż tu, przed czy po. Są w różnych miejscach. Przy użyciu odpowiednich środków możesz dostać się tu i tu. Tak samo. Dla niego nasze życie będzie drogą, będzie jakąś trajektorią wykreśloną w czterowymiarowym, ciągłym kontinuum. Te drogi się będą zbiegać tam, gdzie krzyżują się nasze losy. Gdzieś się będą zaczynać i kończyć, ale nie ma tam przed i po. To dla nas jest przed i po. My w swoim umyśle po trajektorii posuwamy się tak. Nie ma przed, ani nie ma po. Jesteśmy w danej chwili tylko tu, a resztę postrzegam jako przed i po. Ten, kto patrzy z zewnątrz, a umysł Boga jest takim właśnie umysłem patrzącym z zewnątrz na czterowymiarowe kontinuum. Widzi punkty, drogi, wszystkie są do niego identycznie dostępne. Nie ma żadnego przed i po, tak jak Paryż, Warszawa i Moskwa ułożone z grubsza na jednej linii nie są przed i po. Wszystkie są dostępne, zawsze w tym samym czasie. To kwestia siły i środków. Wiem, to trudne, ale właśnie to uważam za główną cechę umysłu Boga. Będąc poza czasem i przestrzenią, postrzeganie świata jako czterowymiarowego kontinuum wszystkich wymiarów na identycznej, absolutnie na identycznej zasadzie. A teraz wiem, spotkam się z zarzutami, że w różnych filmach raz mówię, że Bóg jest, raz, że go nie ma i tak dalej. Na to odpowiem tak. Mam mnóstwo wątpliwości, bardzo dużo, i co do swojej wiedzy, i co do jego istnienia czy nieistnienia. I powiem tak, nie tyle nie chciałbym mieć wątpliwości, troszkę z politowaniem będę patrzeć na tych, którzy stwierdzą, że nie mają żadnych wątpliwości. Przypomnę wam, oni zresztą są czasem groźni. Co mówił Wilhelm Baskerville w imieniu Róży Umberto Eco? On powiedział do Schwarz charakteru, Jorge z Burgos, jesteś diabłem. Diabłem jest wiedza bez cienia uśmiechu, diabłem jest wiara pozbawiona wątpliwości. Diabeł zawsze wie skąd idzie, diabeł wie kim jest i gdzie jest, diabeł wie dokąd idzie. Ja tego nie wiem. Russell zresztą bardzo ładnie stwierdził kiedyś, problemem naszego świata jest to, że mądrzy posiadają tak wiele wątpliwości, głupcy są natomiast wątpliwości pozbawieni.